Cześć, Dominika. Cześć, tu Grzesiek. I witam Was na kanale Domek na Wzgórzu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wadach i zaletach domu w szkieletach. A raczej to, co zdecydowało u nas na plus, że zdecydowaliśmy się na taką technologię. Tak już większość z Was wie, z wykształcenia jestem inżynierem, budowlańcem, kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru. To zależy od tego, co ode mnie potrzebują. Człowiek orkiestra. Tak, i w większości przypadków, jeśli nie we wszystkich, tak naprawdę mam do czynienia z konstrukcjami szelbetowymi, murowanymi, stalowymi, ale z jakby konstrukcji tej ciężkiej, takiej halowej. Więc to naprawdę jest takim ciężkim, grubym tematem budownictwa. Więc wiele osób zada mi pytanie, a dlaczego budownictwo szkieletowe? Lekkie, tak naprawdę zapałki, czy po prostu no papier, tak? Czy karton, jak to co niektórzy mówią. Dlaczego się zdecydowaliśmy na coś takiego? Albo dlaczego ja się zdecydowałem, tak? Bo tak naprawdę można powiedzieć, nie mam doświadczenia w tej dziedzinie, bo nigdy nie budowałem takiego domu, ale lubię wyzwania. To jest na pewno coś, co nawet Dominika powie, że może źle, może dobrze, ale twierdzi, że nie sunie się ze skarpy, więc no wierzę, nie? No fundament jest monolityczny, tak? I to coś, co jakby lubię, coś, z czego mam doświadczenie, więc no, cała reszta zostaje. A więc jak się zawali, to może przeżyjemy. Więc tak, to jest pierwszy punkt. Lekkość. Dominika sama powiedziała, tak, trochę podpuściłem, lekkość konstrukcji. Konstrukcja jest bardzo lekka. Tak, jeszcze dodam na tych, którzy jakby może przyszli tutaj obejrzeć ten film, myśląc, że powiem coś na temat konstrukcji szkieletowej drewnianej. Nie. Opowiadamy o konstrukcji stalowej z profili zimnogiętych, cienkościennych, jak tam kto woli nazwę, czyli z takich profili jak do ścian z gieki. Jak znacie ściany kartonowo-gipsowe, no to coś takiego. Tylko tyle, że troszkę grubsza stal. Normalnie to jest tam chyba 0,4 mm. My korzystamy z 1,5 mm stali, więc tak 1,5 razy grubsza stal. Ale to naprawdę wszystko pozostaje to samo, tak? Cała zasada działania domów szkieletowych, wszystkie plusy i minusy są takie same. Więc zaczęliśmy od lekkości, więc jeszcze raz do tego wrócę. Konstrukcja jest bardzo lekka. Mówimy tu o rzędzie wielkości. Bloczek, no, kto dźwigał, kto nie dźwigał, to każdy wie, ile waży bloczek. Nieważne, czy z silikatu, czy z porotermu, czy z jakiegokolwiek innego materiału. No chyba, że itong, no itong jest lekki. No ale z itonga nie powinno murować się ścian zewnętrznych, ale to jest jakby odrębny temat i jakby nie chcę o tym rozmawiać w tym momencie. Grzesiek tu się posiłkuje listą, żeby ten film nie miał 45 minut. Jestem taki trochę manualny, ja Dominika w telefonie, zawsze w notesiku. Tak, żeby nie miał 40 minut, tylko jak najmniej i z jak największą ilością wiedzy. Lekkość konstrukcji naprawdę niesie ze sobą jeszcze kolejne plusy, jakim jest szybkość montażu. Bo tak naprawdę wszystkie elementy przewozimy jednym transportem, góra dwoma transportami, to podstawowe do konstrukcji. Jak w naszym przypadku nasza cała konstrukcja domu będzie ważyła około 7 ton plus obudowa. Czy to jest dużo? No teoretycznie wydaje się, że dużo. Ale jakby wziąć pod uwagę wagę bloczków, które korzystamy, to tak naprawdę bloczki zazwyczaj muszą przyjechać na 2-3 transporty, jakbyśmy porównali pod nasz dom, tak? Po 3-4 transporty z przyczepą. Ciężarówka musiała przywozić, a my to tak naprawdę przywieziemy zwykłym samochodem. W trzech transportach ile ton samych bloczków by wyszło? Normalnie ładunek, ciężarówka ładuje ponad 20 ton na siebie. Wow. To mówię, my tu dodajemy jeszcze jedno zero zawsze, tak, no samych bloczków. Plus pamiętajmy, jak mamy strop żelbetowy, to jeszcze musimy liczyć żelbet na strop. Plus więźba dachowa, która swoje waży, plus dachówka, która swoje waży. A mówię, no w naszym przypadku przez to, że idziemy zasadą, że ma być lekko, więc dajemy też na dach blachę. Chociaż tak zawsze dałbym blachę, bo uważam, że blacha jest dużo lepszym materiałem. Jest trwalszym materiałem niż dachówka, bo no, dostajemy na nią gwarancję na 40 lat. W takim przypadku jak my sobie wybraliśmy. No co się może stać z blachą? No, może się pobrudzić. No i tyle, tak, łatwo umyć. Dachówka już nam pęknąć, ale to mówię, no też jakby osobny temat. Więc mówię, no szybkość montażu niesie za nami lekka konstrukcja, bo wszystko możemy szybko zmontować. Budowa zazwyczaj domu szkieletowego trwa do stanu deweloperskiego, albo nawet pod klucz do pół roku maksymalnie z wykonaniem fundamentu. Czy to dużo, czy to mało? Jak się dobrze ktoś postara, to dom metodą tradycyjną też postawi w pół roku,
ale nie chciałbym w takim domu mieszkać, bo będzie problem z odprowadzeniem wilgoci, beton za szybko wiąże, za szybko się wody trzeba pozbyć tego betonu, więc raczej te domy powinny tradycyjne co najmniej rok czasu być budowane, plus jakby tak to wszyscy mówią, przesezonowany fundament, to jakby jest po to, żeby no, mógł sobie osiąść ten fundament. W domach szkieletowych, uwaga, jest tak pomijalna, że to naprawdę więcej waży sam fundament niż cały dom, więc to jakby sezonowanie nie ma większego znaczenia. Kolejnym plusem konstrukcji szkieletowej, plusem albo minusem, niektórzy mówią, że mówimy teraz o cenie, że cena jest taka sama bądź wyższa za dom szkieletowy. Ale to tak naprawdę zależy od wykonawcy, od tego, co chcemy z tego domu, jaką płytą chcemy mieć go obudowanego, i czym wypełnione ściany, czy styropian, czy wełna na zewnątrz. Więc tak naprawdę to ma bardzo duże znaczenie. Wiadomo, że w zeszłym roku nasz dom można było wybudować taniej, bo ceny stali poszły w górę. I styropian też, to słyszałam coś tam. Ale to jakby ja się jeszcze waham, czy chcemy styropian, czy raczej wszystko na wełnie. To nie ma większego znaczenia, no ale ceny stali poszły w górę. No ale to jaki to będzie miało wpływ na naszą budowę? No około 1000-1500 by kosztowało. Plus dostępność. Ale bloszki też drożeją. Pustaki też drożeją, więc naprawdę wszystko drożeje. Cała ta gałąź gospodarki drożeje. Ja myślałam, że się udzieli tylko na stałe. Nie, wszystko drożeje. Więc mówię, no tu tak naprawdę zależy wszystko, jaki mamy dostęp do dobrego drewna. Czy nie wiem, są firmy, które na przykład robią na jakby gorszej jakości drewna, wciskają nam kidry do dobre drewno i płacimy tak samo jak za dobre, tylko płacimy za gorsze. No, ale to już jakby przy minusach do tego nawiążemy. Kolejnym plusem jest, jak to mówią, zdrowy klimat, czy dobry klimat w takim domu szkieletowym, bo beton, nie wiem czy wiecie, czy domy tradycyjne, do betonu to daje się popiół. Popiół hutniczy, który zastępuje się cement. Nie wiem, czy Nika wiedziałaś, że tak się robi. No, to tak się robi, tak robią wszystkie większe betoniarnie. Ale żeby zaoszczędzić na cemencie. Na cemencie. A wtedy po prostu masz sprzedać tańszy, bo popiół hutniczy. Albo za tą całą dobrym cenę, ale wyprodukować go taniej. I zarobić. No tak, no to na tym to polega. No każdy wie, czym jest popiół, albo jak nie wie, no to on w stanie, nie jest w stanie przeniknąć jakby do ale popioły hutnicze mają w sobie pierwiastki promieniotwórcze i... No jak kto lubi, tak? No ja nie lubię ogólnie betonu, staram się unikać betonu. Wiem, że za nami widzicie płyty betonowe, to najlepiej są płyty betonowe, bo to jest... Znaczy to jest płyta betonowa, tam jest więcej polimerów niż samego cementu. No to jest ozdobna płyta betonowa. Tak, sam mieszkamy w bloku, w którym jest dużo żelbetu, no ale to jakby jest inna rzecz, bo... Teraz nie ma bloków z szkieletowych. Znaczy są, ale no nie są aż tak popularne jak tradycyjne. Więc dobry klimat. Tak naprawdę mówię, no domy, nie wiem jak to też wyjaśnić trochę, ale przez to, że domy mają inną akumulacyjność cieplną, to jest takie inne wrażenie, że zaczynamy grzać i tak naprawdę dom się bardzo szybko robi ciepły, nie tak jak w murowanym, że zanim się ściany nagrzeją, to trochę to mija, tak? No domy szkieletowe, no nie mają masy, no bo ściany wszystkie są lekkie, sufity są lekkie, wszystko tak naprawdę jest lekkie. Więc jakby to sprawia, że jakby w inny sposób rozchodzi się powietrze. Znaczy, no jest odczuwalna na pewno różnica w domu szkieletowym, jeśli chodzi o temperaturę, komfort do powietrza. Grześka rodzice mieszkają w starym domu murowanym, takim starym, ale to tu widać, jakie tempo jest nagrzewania. Fakt, że teraz w domu przy budownictwie byłoby to jakby przez najnowszą technologię przyspieszone, ale mimo to wszystko te mury mają zdecydowanie taką wolną. No. A to jest kolejna, a jeszcze jedna rzecz taka, że jak się dom nagrzewa, czy inaczej, że mówi się o tym, czy ja tego nie sprawdziłem jeszcze, ale mówię, no tak wszyscy użytkownicy mówią domów szkieletowych, że dom w zimie jest ciepły, a w lecie jest chłodny. Przez to właśnie, że jest tak strasznie dużo izolacji wewnątrz ściany. I tak jak przez mojej samej izolacji, to tak na przykład jak przegrody, tak to pokazuję, bo w tym momencie patrzę na ścianę zewnętrzną, jaką mamy, czyli najważniejszą przegrodę w domu. Współczynniki, kiedy ściany mają, to tak 0,20, tam nieistotna jaka jednostka, ale powiedzmy 0,20 mają tam przenikania temperatury przez tą ścianę, a w domach szkieletowych można uzyskać współczynnik 0,1.
Czyli to jest dwukrotnie lepsza przygoda, więc tak naprawdę jesteśmy bardzo mocno odizolowani od świata zewnętrznego, jeśli chodzi o temperaturę. I my jesteśmy w stanie utrzymać tą temperaturę w domu szkieletowym, poprawnie wykonanym domu szkieletowym, gdzie no, powietrze nam nie będzie uciekało, czy mamy właściwy sposób folię paroszczelną, czy tam ograniczającą przepływ pary wodnej przez przegrodę, to... W takim domu po prostu będzie ciepło, tak? No, będzie ciepło w lecie, będzie chłodno w zimie, bo nie ma co nas dogrzać. I jedną z dużych, na pewno, jedną z dużych plusów budownictwa szkieletowego to jest łatwość przeróbek. Czyli tak naprawdę przez to, że ściany są takie lekkie, możemy i takie łatwe. Tu wam się nie podobają drzwi, to są przynieśli drzwi gdzie indziej. Tak, bez robienia nadproży, bez robienia jakichś tam wymyślnych konstrukcji, tylko po prostu wywalamy jedną ścianę. Wstawiamy w innym miejscu. Wiadomo, tam musimy wykonstruować ten coś na zasadzie nadproża, ale to tak naprawdę robimy wewnętrznie do tyle, co potrzebujemy, tak? Bo to jest fajne. Naprawdę, czy pobraknie nam jakiegoś pomieszczenia, mamy dużą działkę, możemy dolać sobie płyty fundamentowej, kawałek, wiadomo, tak, żeby ją powiązać i żeby osiadanie było wspólne i dostawić kawałek konstrukcji, jakby powiększyć dom. Przy domie murowanym jest to praktycznie no, niewykonalne. No robi się takie rzeczy, ludzie robią takie rzeczy, ale no to już nie jest takie proste. No lepiej nie zlecać takich przeróbek zwykłej ekipie prostej, najtańszej, bo to już naprawdę jest element troszkę bardziej skomplikowany. Przy budownictwie szkieletowym, no nie chcę mówić, ale to naprawdę każdy sam mógłby to zrobić, jak miałby jakąś podstawową wiedzę, jak ma to wyglądać. Wady. Wady oczywiście też są jakby wszystkim, jak budownictwo tradycyjne ma plusy i minusy, to tak samo budownictwo szkieletowe ma swoje plusy i minusy. Minusem na pewno jest dobre zaplanowanie pomieszczeń, ponieważ... Dlaczego dobre zaplanowanie pomieszczeń jest minusem? Dlatego, że nie możemy sobie tak powiedzieć... Chyba złe zaplanowanie pomieszczeń. A, złe, przepraszam. Złe, no właśnie, złe. Słuchamy. Dobrze, że jesteś czujna chociaż, bo tak bym powiedział. Dobre zaplanowanie pomieszczeń jest wadą. Tak, no bo jak na przykład mamy tutaj, tak patrzę, tą samą mamy też szafę, tak jakby powiesić szafę na ścianie, no musimy mieć odpowiednie wzmocnienie. Nie możemy tak naprawdę na samej giece wieszać, czy mówię, płycie kartonowo-gipsowej wieszać szafy, no bo no, płyta sama kartonowo-gipsowa nie ma jakiejś tam dużej nośności. Chyba, że stosujemy jako pierwszą warstwę płytę OSB, potem stosujemy płytę zwykłą karton-gips, no to faktycznie jakby mamy jakieś większe pole popisu. No ale to wiadomo, płyta OSB też jest droższa, a mówię, no staramy się robić tak, żeby było w miarę jak najtaniej, a efekt był taki sam, więc co się da... Grzesiek dąży do tego, żeby wam powiedzieć, że już na etapie planowania, już nawet nie tyle budowania już, tylko na etapie planowania, dobrze wiedzieć, gdzie co będzie ciężkiego wisiało. Tak. Że w normalnym domu, w sensie normalnym, klasycznym murowanym domu możecie tą szafę w ostatniej chwili wisieć. O, tu będzie szafa, albo tu będzie wisiał. To też tak nie do końca, ale tu mówię, to ja bym nie. Ale już bardziej elastyczne, jest to bardziej elastyczne niż w stosunku domu szkieletowego. Tak, czy no, zwykły konsument nie jest świadomy, tak naprawdę, zwykły użytkownik domu nie jest świadomy tego, na czym może wieszać, na czym nie, więc po prostu wiesza na wszystkim. Jest mu w tym wygodniej i lepiej. Ale jakbym na przykład chciała sobie zakotwić linę w siłowni do podciągania się... O, tą ścianę, którą widzimy naprzeciwko. Jakbyś teraz chciała, to tylko jak pokazuję wam, to jest ściana działowa 12 cm murowana, to chyba z silki takiej jest. Naprawdę jakbyśmy obciążyli ją tylko z jednej strony, bardzo mocno, powiesili, nie wiem, no co, no coś ciężkiego byśmy powiesili, to my tak naprawdę jesteśmy w stanie ją przewrócić, tak? Jesteśmy w stanie, żeby się ona się odgięła i wykrzywiła do nas do pomieszczenia, dlatego że ona stoi tylko na posadzce, tak? Ściany działa wymurowane. Ale jest totalnym ekstremum, no, takim naprawdę ogromnym ciężarem. Jak tonę powiesisz, to na pewno, czy to by musiałbyś wyrwać, tak? Tylko przerwałaś mi, gdy chciałam powiedzieć o na przykład linię w siłowni, tak? Hak, lina, podciągamy się. Wchodzimy. To jakby w domu murowanym... Też możesz wyrwać. Mogę wyrwać, ale mogę tego nie zaplanować i... Nie. Na przykład, ale to wam tak powiem jeszcze. Zazwyczaj w domach, coś w domach tradycyjnych, jakie robi się stropy. No robi się strop, no teriwa. To jest taki najbardziej popularny, nawet po prostu, że jest tani, łatwy w montażu i lekki, tak, że nie potrzeba żadnego dźwigu, bo robi się takie same żelbetowe żebra, prefabrykowane i w to się wkłada pustaki, resztę zalewa się betonem. No i my, jeśli od spodu mamy przykręcić tą linę, tak jak mówisz, linę, no to teoretycznie w co wkręcamy, tak? Większość powierzchni zajmują te pustaki. To są bardzo lekkie, kruche pustaki. Kawałek zajmuje to naprawdę, no nie wiem, 10 cm, niecałe 10 cm to jest żebro.
jeśli my trafimy w pustaka i powiesimy na przykład na tym ciężar osoby, która waży 120 kg, no to dobra, jest dużo szansy, że wyrwiemy. No dobra, ale używając pianokleju w międzyczasie, no to nie nas. Jakiego pianokleju? No to wyrwiesz, ale po prostu wyrwiesz kawałek pustaka, on jest pusty. No ten, teriwa, ten pustek teriwy, on jest pusty w środku. To tylko taka łupka, taka łupinka, w środku masz jej kanały. I tak naprawdę jesteś w stanie go wyrwać, musimy trafić w żebro. A czy my, powiedzmy tak, mamy teraz strop nad sobą, tylko mamy filigran, no to jest jakby pełny, monolityczny. Ale jakbyśmy mieli tutaj teriwę, no wiesz, w którym miejscu jest żebro? No nie wiesz. No nie wiem, ale mniejsze prawdopodobieństwo, że jak tu się wkręcę, to wyrwę, niż w przypadku domu nie. stalowego, jeżeli tego nie zrobimy wcześniej. Jak mamy na przykład siłownię, zakładam, że wszędzie mogę coś przywieźć, no to kręcę po prostu płytę. Włókno cementową, mam po prostu jakąś włóknistą płytę, która jest twardą płytą. Ale to przy planowaniu właśnie doszliśmy do tego, że musimy to zaplanować. No musimy zaplanować, tak. Musimy to zaplanować. Jeśli nie zaplanujemy, no to potem możemy mieć problem, potem możemy ściany rozbierać i wymieniać płytę, dostawiać deski przeróżne. Czyli remont całego pomieszczenia. No może nie całego, ale musimy to musimy to na pewno jakoś tam wziąć pod uwagę i koszty na pewno się zwiększą, więc trzeba to dobrze zaplanować. Kolejna rzecz, minus, ale to już taki już naprawdę gruby, że domy szkieletowe nie wybaczają błędów projektowych i montażowych. Jeżeli wykonawca tak powie, a tak przy oknie delikatnie mi się folia zagięła, albo brakło mi kawałka folii, nic się nie stanie. No to się, no co się ma stać? No tylko kawałka folii. A w rzeczywistości w tym miejscu będzie nam uciekało powietrze. Ale to tylko i wyłącznie mamy grawitacyjną wentylację. Dobra, nie poruszam, bo to tak mówię, tyle, mogę się rozgałęzić tematów, to mogę mówić i mówić. Mówię tak po prostu z grubsza. Dom nie wybacza błędów. Wszystko trzeba przewidzieć. Architekt, projektant wszystko musi przewidzieć, nie może zostawić. Albo wykonawcy na to wpadną, albo to standardowe rozwiązanie. No przecież każdy w Skandynawii tak robił, a każdy polski wykonawca pracował w Skandynawii, się zna, ma 15 czy 20-letnie doświadczenie pracy w Skandynawii, on się zna, to na pewno zrobi to dobrze. I przyjechał pracować za polską stawkę. Tak, więc no tak to nie jest. Wszystko musi być przewidziane. Pytajcie wykonawców, coś wam jest, nie pasuje. Pytajcie kierownika, najlepiej takiego kierownika, który stawia tylko i wyłącznie domy szkieletowe, a nie murowane i no bo nic się nie dowiecie. Ja na przykład mówię, dużo rzeczy musiałem się dowiedzieć, mnie nie nauczyli tego w szkole, mnie nie nauczyli tego w pracy, musiałem wszystko doczytać. Krzysiek też nie jest konstruktorem. Wiele lat to czytałem, bo to nie jest tak, że pomysł urodził mi się wczoraj na takie domy, tylko już dawno. Ja bym chciałem drewniane i potem jakoś tak pomyślałem o tym stalowym. Więc no, nie każdy inżynier potrafi to zrobić. Tego nas nie uczą na studiach. Niektórzy ludzie na forach piszą o minusie, jakim jest akustyka. Ja tutaj bym się nie zgodził. Dodałem to jako do minusów, dlatego że no, taka jest jakby... Akustyka będzie wtedy minusem, dom zostanie źle wykonany. Tak, ale w przednim punkcie. Tak. Trafił do minusów, dlatego że jakby większość ludzi tak mówi. Ja jestem odrębnego, mam inne zdanie. Bo też zawodowo ostatnimi czasy wykonuję bardzo dużo ściany z karton gipsu i wiem, że ściana dobrze wykonana, zgodnie z systemami, jakie producenci nam dają, czyli korzystamy z wszystkich materiałów, jakie podają nam producenci, czyli konstrukcja, płyta, taśmy akustyczne, taśmy do szpachlowania łączeń, gips i tak naprawdę ilość wkrętów, jeśli wszystko zastosujemy tak jak należy, to naprawdę jesteśmy w stanie uzyskać taką izolacyjność akustyczną przegrody, jaką deklaruje nam producent. A na przykład, jak mówię, odniosę się do ściany, którą mam naprzeciwko. Mamy ścianę działową, tak jak powiedziałem wcześniej, 12 cm silka, tin gipsowy, pomalowany. I tak naprawdę ja czasami po prostu siedzę, bo tam mamy pomieszczenie, naprzeciwko pomieszczenia mamy biuro, czyli pomieszczenie, które po prostu pracujemy, jak musimy, to pracujemy, tam montujemy filmy, projektujemy, czy ja projektuję. I ja po prostu muszę tutaj, jak siedzi Dominika i słyszę, a wkłada coś do ładowarki, albo wygląda jakiś film. Głupi przykład, słychać sąsiadów ze ścianą, ja słucham, ale to jest zupełnie co innego. Ale i tak słyszę. Ja słyszę, jak sąsiadka wkłada ładowarkę, to się tak. W hotelach słyszycie czasami takie. To jest dokładnie za moje. Czasami się w tym mieszkaniu człowiek w hotelu, bo jak sąsiadka sobie ze ścianą rozmawia przez telefon przy tej ścianie, albo ma głośnik przy tej ścianie, czuje się jak w hotelu. Tak, a to jest pomimo ściana konstrukcyjna, czyli 24 cm i teoretycznie powinna być z blotków zrobionych akustycznych. Nie wiem, jak jest w rzeczywistości, no bo deweloperzy zawsze oszczędzają. Nie. Więc znaczy to nie ma wielkiej różnicy. Ja nie widzę różnicy między blotkiem akustycznym a zwykłym, no ale no, płaci się więcej. Powiem wam, decydują. Że mieszkaliśmy wcześniej w bloku, kurczę, ten nasz poprzedni. Z wielkiej płyty kanałowe były na ścianach. I
I mniej sąsiadów słyszałam niż sąsiadów w nowym budownictwie. No ale mówię, musieli się bardzo przytulić. Wrócę do ściany działowej, czy tam takie ściany, jakie będziemy mieli w całym domu, jakie po prostu wszyscy mają w całym domu, to taka przegroda tak naprawdę przez to, że ona jest ścianą masywną, nie jest tak naprawdę żadną przegrodą akustyczną. No bo pamiętajcie, za odporność akustyczną jego przegrody odpowiada tak jakby ten sam materiał, który za termiczną, czyli wełna mineralna, czyli styropian, czyli no coś, co jest izolatorem termicznym, tak samo jest izolatorem akustycznym. Więc przegroda, którą mamy przed sobą, jest MCS, znaczy my przed sobą, tak, wy za sobą, to jest no ciężko, tak, jest ciężko, bo to jest mój ciężki bloczek, który pewnie nie jest żadnym izolatorem akustycznym. Wełna jest dużo lepsza. Dlatego ludzie, jeżeli nagrywają w domach jakieś, nie wiem, podcasty, oklejają sobie ściany taką specjalistyczną gąbką wygłuszającą. To tak samo działa. Dlatego to jest właśnie bardzo ważne, zwykłe ścianie lepsze w efekcie. Jeżeli chcemy w ścianie z GKI, w domu szkieletowym uzyskać dobrą akustyczność, musi być dobrze wykonana wełna, musi być dobrze dopchana ta wełna, nie może być dziury, gdzie będzie brakowało. No wtedy uzyskamy coś na zasadzie kamertonu, tak się tak ładnie nazywa, czyli taka puszka, tak, że macie dwie ścianki i w środku jest puste powietrze i to jakby się tam się bada drganie powietrza i mówię... Za mnie nie patrz, nie wiem. Więc jakby jesteśmy w stanie to zrobić. Ja już nie chcę teraz wartościami rzucać, jakie mają ściany z silki czy z porotermu, odporność akustyczną, jakie mają ściany z GKI. No bo to naprawdę to zależy tak naprawdę od tynku, od wielu, czy nawet głupiej farby, czy jakby akustyki całego pomieszczenia, czy odbija się echo, czy nie odbija się echo. Więc da się. Jedyne, czego nie jesteśmy w stanie wyeliminować w budynku szkieletowym, to jest niskich tonów, czyli męskiego głosu na przykład, czy uderzenia, czy kroków. Tego nie jesteśmy w stanie wyeliminować, no bo tak po prostu jest, tak? I tak naprawdę, jeżeli dwie osoby w pomieszczeniu rozmawiają, no to co będzie słychać? Tylko te same niskie tony, czyli tak naprawdę uderzenia, czyli puknięcia, to tylko będzie słychać. Czy to komuś przeszkadza? W blokach tak naprawdę słyszymy tony wysokie, czyli słyszymy, tak, tony wysokie, czyli kobiety głos, to jest wyższy, tak? Czyli wysokie głównie słyszymy, nie słyszymy męskich głosów. No, coś za coś, tak? No, nie możemy wyeliminować wszystkiego, no, to nie jest bunkier i nie wyeliminujemy wszystkiego. Gdzie jeszcze może być problem z akustyką? To jest strop. I są wersje, dwie wersje stropu. Czyli no, dwa wersje stropu jest dużo, tak? No, można na dwie grupy podzielić, tak? Gdzie stosujemy jastrych, czyli powiedzmy tą warstwę, chciałbym wszystkim zobrazować. To może jest ostateczną, na którą kładziemy panele, czy kładziemy parkiet, czy płytki kleimy, która już jest zaizolowana i tak dalej, to jest tak zwana podłoga wtedy pływająca, albo nie robimy tego, no bo też można zrobić po prostu zwykły strop drewniany, czy tam jakiś stalowy, czy coś w tym stylu i bezpośrednio na tym przykleić płytki, czy położyć podłogę, no i możemy to zrobić, tak? Nikt naprawdę na tego nie zabroni, bo to są domki jednorodzinne, więc nie ma żadnych do tego obostrzeń. Jastrych kosztuje swoje. No nie jest tani, plus z wilgotą się to prowadza. Ale tak naprawdę to sprawia, że stosowanie tego jastrychu, że jakby zastosowanie podłogi pływającej, że odcinamy ten dźwięk, że nie będzie nam się odbijał do pomieszczeń na dole. I ja zalecam, my w domu będziemy robić jastrych, mimo tego, że jakby nie chcę robić porowód mokrych, będziemy go robić. No zrobimy go najprawdopodobniej suchego, czy tak zwanego z miksokreta, żeby był suchy, żeby nie było dużo tej wilgoci, ale na pewno on poprawi bardzo mocno akustykę pomieszczenia, tego czy tych na dole, żeby nie było słychać. I tak naprawdę zalecam wszystkim. Tak jak ludzie też piszą, sprzedaż domu może być problemem, ponieważ tutaj też mój kolejny punkt, jaki jest, to źli wykonawcy. Czyli firmy, które robią złą renomę temu budownictwu, bo tak jak powiedziałem wcześniej, każda firma, która wraca z Skandynawii, jest uznawana, czy sama siebie uznaje za superfachowców, bo tam robili, tam się uczyli od superfachowców i oni już wszystko wiedzą. I czasem jadą tylko Polski. I wyłącznie na renomie. Tak, jadą tylko na renomie tamtejszych fachowców. Nie patrzą w projekty, robią po swojemu, bo przecież oni wiedzą lepiej i tak naprawdę potrafią inwestora przekonać do tego, że przecież oni jak 20 lat pracowali z osobą, która ma 30 lat doświadczenia, to razem mają 50 lat doświadczenia. No tak nie jest. No jest takie, jak mi do kiedyś taki starszy pan inspektor powiedział na jednej z budów do człowieka, który mówi, że on tak od 30 lat robi, gdzieś tam jakieś, nie pamiętam, fundamenty robi, że on tak od 30 lat robi, to on powiedział, no to panie, tak nie wiem, teraz ostrzelę imię, panie Zbyszku, no to przez 30 lat robi pan to źle.
No to na tej samej zasadzie można jakby odnieść to do naszego tematu budownictwa szkieletowego. Można coś robić długo, można robić to źle. Fizyka budowli jest jedna, statyka jest jedna. Właściwości materiału są jedne. Więc jeżeli robi to się z głową, zaprojektuje to wszystko projektant, który ma doświadczenie i naprawdę może zrobią książkowe, no ale zna się na tej robocie, no to róbmy zgodnie z projektem. Nie słuchajmy czasami fachowców, którzy mówią, że coś można zrobić szybciej, taniej i lepiej. To nie wszystko nie jest, tak? Mówię, da się taniej. Jeden z minusów, który był, to jest, że konstrukcja nie wybacza błędów. W murowanym szybciej, no to się nie zawali, tak? To się może nie zawali, ale no będzie zimno, będzie niefajnie, będziemy niezadowoleni, może być, pojawić się jakiś grzyb, jeżeli będzie w niewłaściwy sposób zaizolowany, czy ta folia, ta ograniczająca przepływ pary, źle sklejona. Więc róbmy wszystko tak, jak książka pisze i unikajmy złych wykonawców. Raczej posiłkujmy się tymi, którzy są może troszkę drożsi, ale mają renomę, są poleceni. Są po prostu z polecenia, wiecie, że u sąsiadów robili i wszyscy sobie wszystko sobie pomieszkali, tak. Chwilę i są zadowoleni. Tak. Miało być krótko, a Grzesiek jak zwykle się rozgadał, więc tych, co dotrwali do końca, szanujemy bardzo mocno i zostawcie komentarz tal. Wtedy będziemy wiedzieć, kto dotrwał i przebrnął. Ja w pewnym momencie już gubiłam wątki. No bo więc... jak coś mogę mówić, no to moja wina. Więc naprawdę podziwiam, szanuję tych, którzy przetrwali i wiedzą, co Grzesiek mówił. Więc dziękujemy za cierpliwość, uwagę. Znaczy zachęcamy, jak macie jakieś pytania, to tak. I zachęcamy właśnie do pytań. Dodatkowe filmy, albo po prostu w komentarzu będę odpowiadał, bo bardzo często zdarzają się komentarze, gdzie ludzie konkretnie, czy ty po prostu pytacie mnie konkretnie o jakieś... Grzesiek chętnie odpowiada. Tak, ja chętnie odpowiadam i tak wyczerpuję. Czasem musicie troszeczkę poczekać, bo wiadomo, no że się pracuje zawodowo, a ja nie odpowiadam na te pytania, na które się nie znam. Nie udzielam wam informacji z branży, w której się nie znam, więc czasami musicie chwilę poczekać, ale otrzymacie odpowiedź na tyle, na ile to będzie możliwe. Więc jeszcze raz wam dziękujemy i do zobaczenia całkiem niebawem. Pa!